300. Nasze centrum położnicze mieści się pod numerem 300, a pod 302, tuż obok, jest klinika aborcyjna. Jak się wejdzie do centrum położniczego, to na drugim piętrze, na korytarzu, słychać, jak za ścianą pracuje maszyna aborcyjna. Te maszyny są dużo mocniejsze od zwykłego odkurzacza. Więc jak słyszysz ten dźwięk, to wiesz, że właśnie w tym momencie jakieś dziecko traci życie. Zabieg łyżeczkowania próżniowego jest dość prosty. Używamy wziernika, by otworzyć pochwę i dostać się do szyjki macicy. Następnie rozszerzamy szyjkę macicy przy pomocy tego narzędzia albo przy pomocy rozszerzacza pochwy po to, by przez rozszerzoną szyjkę macicy włożyć kuretę. Kureta jest podłączona do pompy próżniowej i wygląda mniej więcej tak, chociaż jest zazwyczaj dwa razy dłuższa i ma ukośne zakończenie. Wkłada się ją do macicy i włącza odsysanie. And then the suction is turned on. At this point, produkty zapłodnienia są wsysane przez rurkę do tego pojemnika. I patrzymy teraz do środka na szyjkę macicy. Patrząc na szyjkę macicy, aborter bierze kleszcze i mocno je zaciska. W tym momencie z pochwy usunięte zostają rozszerzacze szyjki macicy. Następnie aborter zaczyna usuwać produkty zapłodnienia. Na tym zabieg się kończy. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na stolik chirurgiczny, na który odkłada się wydobyte części. Jest bardzo ważne, by były tam dwie ręce, dwie nogi, korpus i głowa, bo inaczej coś zostało w środku. Ten cały aborcyjny szał tak naprawdę zaczął się od antykoncepcji.